Rozmowa niezależna Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK-u. Kłaniam się, dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Bardzo mi miło, Panie Januszu. Bardzo się cieszę, że Pan się zgodził wziąć udział w naszym teleturnieju. Nie jest Pan zaskoczony? Tak. No nie, byle nie za trudny był. Nie, spokojnie. Pierwszy teleturniej w historii naszej skromnej telewizji VOD Gazeta Polska.pl. Ja tylko chciałem Pana przestrzec na początek, że Pan bierze udział w tym teleturnieju świadom praw i obowiązków wynikających z faktu założenia rodziny, żeby Pan wiedział. Nagroda główna, proszę Pana. Najnowszy tygodnik Gazeta Polska. Ciepły numer, dostępny w kioskach od jutra, czyli od środy. Może być Pana już dzisiaj, jeśli Pan odpowie na... Zwłaszcza, że widzę tam moich ulubionych referałów. Prostych pytań. No, o tym też będziemy rozmawiali, ale to za chwilę. Proszę Pana, pytanie pierwsze brzmi tak. Co to jest za instytucja Urząd Komisji Nadzoru Finansowego? Czas start, proszę. To jest instytucja publiczna, niesłychanie istotna, bowiem nadzorująca pieniądze we wszystkich praktycznie finansowych instytucjach w Polsce. Mówi się, że panująca nad i kontrolująca i nadzorująca 2 biliony złotych. Takich 2 kwot, biliony, tak. Tak, niecałe 2 nie biliony złotych. Są to urzędnicy premiera Donalda Tuska, bezpośrednio mu podlegający, jeśli chodzi o szefostwo tej instytucji. Znaczy ta instytucja podlega premierowi. Tak, tak? Jest. Szefowie tej instytucji podlegają bezpośrednio premierowi. Udzielił Pan poprawnej odpowiedzi, gratuluję. Na razie wygrał Pan, proszę Pana, wstępniak, to nie byle co, wstępniak samego redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. Pytanie numer 2. Kim jest szef Komisji Nadzoru Finansowego w państwie Tuska? Dla ułatwienia dodam, proszę Pana, wszystkie takie ważne stanowiska obsadzają tak zwani bezpartyjni fachowcy. Może on miał jakiś związek z Leszkiem Balcerowiczem na przykład, albo z Hanną Gronkiewicz-Walc, może to Panu coś powie, proszę. Tak jest, pan Zbigniew Jakubiak, obecny szef. Jak nazwisko, przepraszam? Zbigniew Jakubiak, obecny szef Komisji Nadzoru Finansowego, jest praktycznie, można powiedzieć, całą karierę zawodową związanym z bankowością, a konkretnie z podległością pani Hannie Gronkiewicz-Walc, byłej prezes NBP, dzisiaj wiceprezes Platformy Obywatelskiej. Fajnie plecie, tak. Tak, tak. No i oczywiście Leszek Balcerowicz, tu też jest ważną postacią, ponieważ też w NBP-ie szefował tej instytucji. Proszę Pana, tutaj leży mój telefon, to jest mój telefon, jakby Pan chciał skorzystać, nie wiem, z telefonu do przyjaciela, będzie Pan dzwonił do mojego przyjaciela. Proszę się nie krępować, nie wstydzić. U nas na zakładzie szczerość to norma. Panie Januszu, gratuluję, Pan już odpowiedział poprawnie na 2 pytania. Już w zasadzie w tej chwili mógłbym Panu wręczyć dzisiejszy numer Gazety Polskiej codziennie. Tutaj na drugiej stronie... Znowu aferały. Na drugiej stronie Pan pisze, proszę Pana, o tym, co się dzieje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego właśnie, w tym GPS-u dzisiejszym. I tak brzmi też trzecie pytanie do Pana, proszę Pana. Co tam się dzieje w tym Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego? W państwie Donalda Tuska lody kręci się nie tylko na służbie zdrowia, jak Pan wie. Na czym polega kręcenie w NF-ie? Być może, tak Panu chciałem ułatwić, tak? Być może tam wchodzą w rachubę jakieś szkolenia, proszę Pana? No, myślę, że media, tygodniki przynoszą absolutne rewelacje, choćby ostatni tygodnik w sieci, gdzie artykuł wybitnego dziennikarza śledczego Wojciecha Surmacza o tych nieprawidłowościach w KNF-ie. Jeśli by 1/10 z tego tekstu okazała się prawdą, czyli nie tylko te kwestie szkoleń, ale jakiś Ale nie mówimy prywatny... o jakich szkoleniach Pan mówi? No, o szkoleniach, które prowadzili urzędnicy KNF-u. No to o to właśnie mi chodzi, proszę Pana. Żeby Pan wyjaśnił, jaki jest ten mechanizm kręcenia lodu. O tych kontaktach z prywatnym biznesem, o tych i te informacje o możliwości jakichś rozmów dotyczących przetargów dla tej instytucji. O nadzorowaniu tych o kontaktach z instytucjami, które się później nadzoruje. Ja doprecyzuję to pytanie. Panie Januszu, jak można zarobić na boku, pracując w Komisji Nadzoru Finansowego? Jak Pan powiedział, może się Pan powołać na ten artykuł Wojciecha Surmacza. Podobno jest sporządzony raport, dokument z zeszłego roku, z lipca 2013 roku, raport które znajdują mają poważne wątpliwości i znajdują zasadnicze zastrzeżenia do tego typu działań. No, mówi się tam właśnie o tego typu takich biznesowych
podejściach do tematu, nie urzędniczych, tylko biznesowych. Dobrze, patrzę głęboko w oczy naszego jury, a powiem za pana. Proszę pana, sytuacja jest następująca. Jak się kręci lody w KNF-ie? Lody kręci w KNF-ie się w sposób następujący. Mamy jakąś spółkę, która chce wejść na giełdę. Co my robimy z tą spółką? No, ja jestem pracownikiem... Możemy jej na przykład doradzać. Ja jestem pracownikiem KNF-u. No to ja przygotowuję tę spółkę, robię jej dobrze, żeby ona weszła na tę giełdę, czyli szkole, tak? Ja, moja żona, siostra, ciotki, babki i tak dalej, i tak dalej. I bierzemy za to... A potem jak ta spółka wejdzie na przykład na giełdę albo jest jakimś funduszem inwestycyjnym, to możemy, prawda, wtedy bardzo już tak obiektywnie, niezależnie patrzeć na tą spółkę, na jej działalność. Bardzo obiektywnie. Bardzo obiektywnie, jak ten fundusz, fundusz funkcjonuje, prawda, jaki jest świetny na przykład i tak dalej. No to jest niesłychanie poważna sprawa. Jeśli by, mówię, 1/10 z tego materiału i tego dokumentu, który ponoć istnieje, gdyby się potwierdziła, to to jest nieprawdopodobny tak, skandal. Tak, trzeba zastrzec. My nie wiemy, czy nie jest taki raport. Tak, podobno taki raport jest. Ja myślę, że pan premier, któremu właśnie podlegają owi urzędnicy, powinien jak najszybciej opinii publicznej wyjaśnić, czy taki dokument istnieje, co on zawiera. No przecież ma takich wybitnych urzędników pan premier. No tylu przecież ma wybitnych instytucja, fachowców. Sam pan powiedział o tym, zajmuje się małym, drobnym wycinkiem naszej rzeczywistości. To są zaledwie 2 biliony złotych. Tak, my zresztą obserwujemy, że szczególnie jakby skupia się swoją działalność na jednym procencie polskiego rynku finansowego, czyli na działalności SKOK-ów. To jest najważniejsza instytucja dzisiaj w państwie, którym się nadzór finansowy musi zajmować. To jest moje ostatnie pytanie do pana w tej serii pytań. Tak? Dlaczego SKOK-i są takim ulubionym dzieckiem Komisji Nadzorów Finansowych. No właśnie, specjalnej są banki, w których by można, że tak powiem, im bardziej by się tam grzebało, można by się dogrzebać. Ale tam się nie grzebie. Bardzo ciekawych rzeczy dotyczących tych polisolokat, tych kredytów we franku szwajcarskim, różnego rodzaju działań powiązaniu z funduszami różnego rodzaju, nawet z tymi firmami pożyczkowymi, bo okazuje się, że niektóre banki są powiązane z takimi firmami pożyczkowymi, które mają te chwilówki, więc dużo można by się dogrzebać. Jakoś nie do końca. To pochłania tak dzisiaj i taką wielką troskę powoduje Komisji Nadzoru Finansowego, bo właśnie te skoki, które chce się tak uratować, żeby one były, żeby tak się chce ratować, żeby one koniecznie zostały bankami. A najbardziej chyba chodzi o to, żeby te pieniądze z tych skoków po prostu w zębach zanieść do tych banków. Bo wy dać kasy nie chcecie. My nie chcemy dać kasy. Uważamy, że jesteśmy ostatnią polską instytucją finansową dla ludzi niezamożnych i swoją rolę, uważamy, pełniliśmy przez 20 lat bardzo przyzwoicie. 20 lat. Proszę pana, od 7 lat rządzi nami Platforma Obywatelska. Zna pan tę maksymę? Jak ktoś przychodzi do Platformy Obywatelskiej, to co oni mówią? My nie pytamy, co ty możesz, co my możemy zrobić dla ciebie, my chcemy, żebyś powiedział, co ty możesz zrobić dla nas. To jest taka maksyma tam, proszę pana. Tak, albo też maksyma, że my i tak jesteśmy zbieraniną, bo pochodzimy z różnych stron. To znowu polecam państwu najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska, tam jest o tych liberałach, aferałach, o których nie tak dawno z panem rozmawiałem, bo pan przecież zeznawał w tej sprawie i tak dalej. No tak, procesowałem się przez kilka ładnych, przez 10 lat nawet z panem Lewandowskim i jego prywatyzacją wybitną krakowskiej Krakchemii i fabryki Techma. Proszę pana, chciałem panu naprawdę bardzo serdecznie pogratulować. Pan rozumiem, wygrał. Rozumiem, tak, że to pan, moje. Pan wygrał, to jest pana. Rozumiem, że to jest moje. No dobrze. Tak i teraz rozumiem. Mamy, proszę pana, nie wiem na czym to polega, trend generalnie w Europie, że wygrywają ci z brodą. Widzę, że pan też tak. Wie pan, bo, panie redaktorze, bo ja myślę, że dzisiaj to już nawet na Eurowizji nie można wygrać bez brody, jak facet. Ale jak facet, ekonomistów jak facet tak? Jest. Obawiam się, że również u analityków gospodarczych chyba taki trend idzie, żeby jednak facet w przebraniu damskim to musi mieć brodę, żeby zrobić karierę. Powinienem to nie zapuścić, ma wyjść. To pan sugeruje. Tak, tak. No brodę chyba zapuszczę, natomiast z przebieraniem się to już chyba się jednak nie dam namówić na stare lata. Proszę pana, chciałem jeszcze tak na sam koniec pana zapytać o 3 sprawy. To będzie zawarte w jednym pytaniu. Co tu się dzieje w tym naszym pięknym kraju, panie Januszu? Nie o ekonomii teraz mówię, bo tak. Wiceminister zdrowia, Neumann niejaki, jest poważnie zagrożony podejrzeniem, że wziął łapówkę. Za to minister edukacji Kuzik-Rostkowska przyszykowała obowiązkowy elementarz dla dzieciaków w taki sposób, że też to wygląda bardzo podejrzanie. Za to, proszę pana, żeby było jeszcze zabawniej, funkcjonariusz BOR-u wyjeżdża sobie na wakacje
i wyjeżdża sobie na te wakacje, nie no, każdemu wolno robić na wakacjach co chce, z jakimiś handlarzami bronią. Przepraszam bardzo, gdzie nie spojrzeć takie kwiatki? O co chodzi? No bo my żyjemy w bananowej republice. My żyjemy w państwie, gdzie praworządność nie dotyczy rządzących. My żyjemy w kraju, w którym, no nie wiem, jakiego by trzeba numeru dokonać, nie wiem, żywcem zjeść małe dziecko, czy co, żeby ten polityk, czy minister, czy wiceminister, czy urzędnik państwowy poniósł natychmiastowe konsekwencje. To jest horror, to jest kraj absurdów, to jest kraj bezkarności elit politycznych przede wszystkim, ale i biznesowych w jakimś sensie, bo się przeplatają przecież te dwa światy. No i to, co my z dnia na dzień słyszymy, to właściwie wszyscy mówią, no tak, no my wiemy o tym, prawda, no to kolejne tam jakieś oskarżenie, no ale... Dobra, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Proszę pana, 5 maja Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwołał konferencję prasową. Konferencja prasowa to jest takie zdarzenie, że przychodzą dziennikarze zadają pytania i tak dalej. Na tę konferencję prasową 5 maja, zwołaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, nie wpuszczono dziennikarza z Gazety Bankowej. Panie Januszu, odpowiedź A, jego nie wpuszczono, bo on się spóźnił, przyszedł źle ubrany, nie był w tej sukience, co pan mówi i tak dalej, nie miał brody. B, odpowiedź. On był z Gazety Bankowej, a na takie konferencje się wpuszcza wyłącznie dziennikarzy z Gazety Wyborczej? Czy odpowiedź C pan wybiera, proszę pana? Nie wiem, zupełnie inne przyczyny. No, wybieram odpowiedź C, to znaczy pan redaktor Jacek Szylewski jest zawsze nienagannie ubrany, więc to na pewno nie odpowiedź A. Wybieram odpowiedź C, że widocznie ten państwowy urząd i ci urzędnicy bezpośrednio podlegli panu premierowi nie chcieli usłyszeć pewnych trudnych pytań, które zadają dziennikarze, nie tylko przecież Gazety Bankowej, ale również chyba Gazeta Polska niejednokrotnie jest w sytuacji, kiedy nie jest w stanie zapytać pana premiera o ostatnie wydarzenie, bo po prostu nie jest dopuszczona do głosu. No to jest coś, to jest absolutny skandal, to jest absolutny koszmar, to przypomina, troszeczkę zaczyna przypominać standardy działalności tej dziennikarskiej na Krymie obecnie. To tak zaczyna wyglądać, prawda? Czyli jeśli chciałbyś władzę, że tak powiem, zapytać o niewygodne fakty, to po prostu przestajesz uczestniczyć w konferencji. Bardzo uprzejmie dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie, za to, że wziął pan udział w tej naszej zabawie. Dziękuję państwu. Ja dziękuję za nagrody. Dzięki panu Januszowi. Państwo już teraz wiedzą, jak to działa, a raczej jak to i dlaczego to nie działa. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.